U, kiepsko. U, panie, ładnie pana konkurencji naciągnęli. Panie, za tydzień pan przyjedź, bo ja cały plac mam zawalony. Wymiana oleju? Proponuję wymianę silnika. O, panie, uszczelka pod głowicą. Tak, tak, gwarantuję szybką naprawę, niezależnie od tego, ile czasu mi to zajmie. Będzie pani potrzebowała nowy rozrząd. Co to rozrząd? Tak, tak patrzę teraz, to dwa. Mogłaby być goła. Ja nie będę po rzeźbiarzu poprawiał. Będzie dobrze. Dobra, nikt se go strzelał nie będzie. Jestem mechanikiem. Rozwiązuję problemy, o których nie wiesz, że masz, w sposób, którego nie zrozumiesz. Panie, u tamtego dosłyszałem, że oszukują. Kurwa, kto to tak dojebał? Jeździć, obserwować. Młody, ty się ucz, bo ja żyć wiecznie nie będę. No, kręć, kręć. Czekaj. A spróbuj teraz. Tego modelu to ja nie robię. No niestety dalej nie wiem co z pana autem. Na tą chwilę 800 zł się należy. Panie, kto panu tak to spierdolił? Od początku u was robię. A, to w takim razie wada fabryczna. Ach, chuj tam. Nie mam miejsca. Proszę za miesiąc przyjechać. No ale ja od Krzyśka. To wjeżdżaj pan. Panie, spierdolone to już było, zanim się za to zabrałem. Do tej roboty to ja już swoich dokładam. Panie, tu połowę części do tych maszyn katalogowych. To nie są tanie rzeczy. Boszowskie. Szybko o to się można zesrać. Ja robię na porządnie. A przegląd to przechodzi? No 800 się należy, a z fakturką to 1200. Jebać ten dynamometryczny, to trzeba szczuciem, aż łokieć strzeli. Oho, spierdoliło się nam. Do tego to już pan musisz chyba księdza wołać. Co to za debil to robił? A, to pan. Na tą pana naprawę to ja całe WD wypsikałem. Bo ja mam swoje części. Do restauracji też pan bierzesz ziemniaki na frytki?